Co to za pudło? Ciekawe, co jest w środku. What? Tak, wygląda nawet lepiej niż myślałam. Czy to dekoracje do samochodu? Wygląda nieźle. Ten kawałek tutaj. Oczywiście różowe felgi. Właśnie tego chciałam. Cały samochód będzie różowy. Ojej, spójrzcie na tę kokardkę. Umieszczę ją tutaj. Oczywiście jeszcze piękne rzęsy i czerwone usta. Puść do nich oczko. Wspaniale mi to wyszło. Chyba sobie żartuję. Mój samochód musi być równie odjazdowy. O, wiem. Zaraz wszystko zamówię. Oj, przestraszył mnie pan. Dziękuję, ale szybko. Okej. Mam wszystko, czego potrzebuję. Zacznijmy od wałka i czarnej farby. Do dzieła! Cały samochód będzie czarny. Felgi z czaszkami. No i oczywiście kilka pirackich flag. To jest to superancko. Kilka czaszek na masce. I oczywiście piracka opaska. Ale czadowa bryka. Jaki ładny kolor, moja ulubiona szminka. Co? Co zrobiłeś ze swoim samochodem? Małpujesz ode mnie. Co ty, to autorski projekt. Tak? Zaraz cię urządzę. A oto i moje nowe dywaniki. Jakie mięciutkie. Czas udekorować samochód w środku. Jak słodko to wygląda. Mam tu uszka zająca. Zamierzam umieścić je na kierownicy. Deska rozdzielcza też musi być miękka. A na hamulec ręczny i skrzynię biegów mam właśnie takie pokrowce. Kilka spinek do włosów i różowe kostki. Po prostu idealnie. No i co, podoba ci się, panie jednorożcu? Posiedź sobie tutaj. Ale fajnie udekorowałam swój pas. Teraz mój samochód jest po prostu doskonały. Ale beka! Co? Udekorowała wnętrze samochodu? Co, zazdrościsz? Kurczę! Mam coś w plecaku, przypomniało mi się. Piracka flaga na tylne siedzenie. I na przednie siedzenie też. A zamiast kierownicy będę miał ster. Mały piracki statek na deskę rozdzielczą. I więcej czaszek. Na lusterku też. Oto mój pasażer. Jak ci leci, przyjacielu? Takiej właśnie powiedziałam. A ona? Chwileczkę. Przedzwonię do siebie. Mike? Kogo ty tam masz? Aj! To szkielet! Pomocy! A, dała się nabrać. Przybij piątkę, kolego. Okropne! Ale zabawny filmik. Oblał ją Nutellą. To było niezłe. Co? Koniec baterii? Kurczę. Nie zdążyłem obejrzeć wideo. O, mam pomysł. Zawieszę tu linę i przymocuję do niej tablet. O tak. Teraz to prawdziwe kino. Częstuj się. Ale ty w sumie nie lubisz chipsów. Nie wytrzymam, to takie zabawne. Dobra, jeszcze jedna foteczka i jeszcze tak. Wspaniale. Ale pięknie wychodzę na zdjęciach. Co tam robi Mike? Ogląda filmy? Ale super. Ja też mam pomysł. Przebiję go. Muszę tylko pobiec do sklepu. A oto i mój nowy telewizor. Włożę go do mojego różowego bagażnika. Skakuj, mój drogi. Tu jest twoje miejsce. Idealnie. Racja. Potrzebuję jeszcze czegoś wygodnego do siedzenia. Te pufy będą pasować. Ale wygodnie. Muszę tylko ściągnąć tu przyjaciółki. Dziewczyny, wpadajcie z popcornem. No hej. Patrzcie, super, co? Rzeczywiście, ale fajnie. Co to za hałas? Co tam się dzieje? Oglądają film na pufach? Kurczę. Zaraz im pokażę. Czas na trening. Moja ulubiona trenerka. Teraz rozłożę matę do jogi i zaczynamy.
I raz, i dwa, i raz, i dwa. I raz, i dwa. Siema dziewczyny, pora się rozruszać. Yes. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Tak jest. Powtarzamy za trenerką. Co tam się dzieje? What? Ćwiczą? No. Kurczę, muszę skończyć z burgerami. Ale ciężkie pudło. To mój sprzęt do ćwiczeń. Włożę hantle do bagażnika. A tu postawię ciężarki. Doskonale. Chłopaki, siema! Jak leci? Czas na trening. Super, weźmy trochę żelaza. Mięśnie same się nie zrobią, tak trzymać. Kurczę, zmęczyłam się. Nikt nie ogłosił przerwy. Kontynuuj. Gdzie tak patrzysz? Jeszcze jedna runda. Hello. Ojej, chyba puścił mi oczko. Cześć. Kate, co z tobą? O, ale fajne chłopaki. Jakie mają mięśnie. Może pójdziemy do nich? Yes. Dawaj. Cześć, licznotki. Dziewczyny, wracajcie tutaj. Kurczę, zostałam sama. Ojej, jakie to ciężkie. Dziewczyny zostawiły mi je, to takie niemiłe. Jestem taka samotna. Mia, czemu płaczesz? Chodź, poćwiczę z tobą, głowa do góry. No dobra, jesteś w tym całkiem dobry. Pielęgniarka chyba tu nie idzie, nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie. Nie mam czasu. Włożę to w gips. No, no, Tina, potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. Tina, nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Bingo. Chwila, schowałam coś w gipsie. O tak, pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O rany, skończyły jej się słodycze, to straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Podsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Wpuściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciążę. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę blondynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe. Mamy to. Wow, to już druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać swojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić. Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź. Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tina, cześć. Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy. Miałem świetny plan. Tina, to ja, twój brat Oskar. A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków. Proszę. Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust? To tu idzie ze smakołykami. Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O, ma
matko, kto to? Co się stało? Potrącił mnie pociąg! O rany! Natychmiast zawieźcie go na operację! Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych! Żadnych słodyczy! Co za dzień! Co? To mój brat Oskar! Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje! Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce! Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Tina, przyniosłem ci trochę smakołyków! To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili! Zjedzmy to razem! Dajcie mi trochę! Jestem tutaj! To jest niesamowite! Zgadza się, braciszku! Łap to, Julie! Oj, przepraszam! Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy! Mam tego dosyć! Ile razy mam powtarzać? Nie wolno wchodzić ze słodyczami! Oddaj mi to! Jestem w tym świetna! Zabrałam im wszystkie smakołyki! Wracam do pracy! Uwielbiam mój strój pielęgniarki, wyglądam w nim rewelacyjnie! No właśnie, ona jest pielęgniarką! W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze! Będę udawał pielęgniarza! Nie zapominajmy o groźnej minie! Przykro mi, kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, ale mam cię na oku. W końcu poszła. A ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. Co tu jest, słodycze? Tina, znowu to robisz? Dlatego przyniosłem ci więcej smakołyków. Cześć, siostrzyczko! Braciszku, to naprawdę ty? Umieram z głodu. A ja? Nie zapominajcie o mnie! Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie. Cześć, Julie! Jemy tu sobie słodycze! Witam, kolego! Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd! Nie chcę cię więcej widzieć! Głowa mi pęka. To okropne. Kurczę, znowu tu jest. Jak mam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle na mnie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę. O, dzień dobry, doktorze. Potrzebuję pomocy. Głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj! Poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście. Co? Chcesz tabletkę? W porządku, poszukajmy czegoś. Chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała? Niech będą skittlesy. Proszę. Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skittlesy? To naprawdę skittlesy. Ups, o, serio? Już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie boli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? W porządku, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Wstać! Mam tego dosyć! Macie tu słodycze? Odrzucili mi! Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? Witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. To najlepsze, co słyszałem. Zasługujesz na róże. Muszę iść do siostry, okej? Pa! Ciao. To
Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa. Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to, siostrzyczko. Come on! Częstuj się! Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam! A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tina! Zaczynaj! A teraz ty! Ty też, koleżanko! Niesamowicie! Cudownie, teraz wszyscy razem! O tak! O tak! Przepuść mnie! Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy! Nie widzisz tabliczek? Nie wolno! Muszę coś wymyślić i już mam pomysł! Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze! To genialne! Na pewno mnie nie przyłapie! O! Moja ręka boli! Stój! Powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj? Oj, przepraszam, przechodź! Dziękuję! Oskar, co ci się stało? To boli! Chyba złamałem rękę! Nie czuję palców! Oj, przepraszam, Julie! Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę! To był żart! Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie! Tak, wiem, jestem geniuszem! Daj mi te cukierki! I nie! O tak, to niesamowite! W końcu ja dostałam coś słodkiego! Super! Kurczę, budzik już dzwoni, czas wstawać! Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam! To Halloween! Świetna wiadomość! Czas na przerażające pranki! Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu, białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju Mii. Świetnie, jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je Mii. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadepnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk. Ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha! Chwila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? A! Spokojnie, to tylko rękawiczki. Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię, Suzy. Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo. Cześć, Mia. Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Dostaniesz za swoje, Suzy. Zemszczę się. Teraz moja kolej na zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale. Nasypię do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie, połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror, świetnie. Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn, super. Tylko coś z nim nie tak. A może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec. Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? Zgadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów w zanadrzu.
Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać. O nie! Przedziurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura. Niedobrze mi. Nabrała się. Wiedziałam, że to zadziała. Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa. Znowu zostałam oszukana. Dobra, czas na zemstę. Myślę, że łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje. Na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mia. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw! Załatwiłam ją. Cukierek albo psikus. Mamy pierwszych gości. Cześć. Trzymaj, to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi. Dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe, przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus. O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam Kinder niespodzianki. Fu, co to jest? To surowe jajka? Ohyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać. Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni, symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe. Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie, dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko. Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe. Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O mamo, boję się. Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście, wynoś się stąd. Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, Mia. Tam masz. Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Ja tylko żartowałam, a ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżno-biały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe. Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić. Jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki prysznica? To na pewno wystraszy Suzy. Gotowe. A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Krwawy prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł.
zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwuję cię. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk Mii. Wytrę się i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje. To straszne. Muszę się stąd wydostać. Musimy jeszcze zamówić farby. Przybij piątkę. Jest i kurier. Hurra! To paczka. Witam. Proszę za mną. Tutaj. Świetnie, dziękuję bardzo. Szybko spójrzmy, co tam jest. Zaczynajmy. Dobra. Pasuje mi, co? Jak to działa? To proste. Wszystko wywiercę. Ojej, to jest takie ciężkie. Ostrożnie. Przewiercę, tu postukam. Jeśli postępować zgodnie z instrukcją, wszystko się uda. Trzymaj, a ja zmierzę. No proszę, dałyśmy radę. Super. Oto schodki na pierwsze piętro. Dziewczyny, jesteśmy super budowniczymi. Właśnie, tu jest coś jeszcze. Żółte pudełko dla mnie. Dla mnie zielone. Niebieskie, czerwone. Wow, całe wiadro farby. Żółta farba w sprayu. A ja mam wałek. A ja mam pędzel. Puszysty, bierzmy się do roboty. Trzeba pomalować to miejsce na żółto. Uśmiechnięta buźka. Dobra, a teraz na poważnie. Ojej, ale tu jest fajnie. Wiadro w ruch. Jedna sekunda i gotowe. Rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. A teraz trochę pracy pędzlem. O tak, ale fajnie mi to wyszło. Jedziemy z tym wałkiem. To jest to, teraz wszystko jest zielone. Świetnie nam poszło, dziewczyny. Wdech, wydech, wdech, wydech. No właśnie, muszę przecież udekorować pokoik. Co ja tu mam? Jakieś śliczne kwiatki. Wezmę je wszystkie i rozrzucę po całej ścianie. O tak. Jakie to ładne. Co tam jeszcze jest? Poduszki. Nie mogę się bez nich obejść. Teraz mam miękki kącik. A tu jest pan kaczorek. Ej, nie podglądaj. Skończyłam rozgrzewkę. Co tam robi Britney? Ojej, udekorowała pokój. Mnie też by się przydało. Gdzie jest moje pudełko? Sprawdźmy. Taśma LEDowa, tego mi trzeba. Wyszedł świetny wzorek. A z tej waty można zrobić chmury. Super. Mięciutka jak chmurka. Muszę to tylko pomalować. Potrząsnę i jedziemy z tym. Gotowe. Włączamy światło. Wow, to tak jakbym trafiła do nieba. Ale odlot. Potrzebuję tylko leżaka. Buu! Hagi-wagi mówi wszystkim cześć. Czas na jakieś foteczki. Co? Udekorowała pokój? Ja też chcę. Co ja tu mam? O, zegar. Świetnie, powieszę go tutaj. Chociaż nie podoba mi się. A może to? To też nie. O, te usta są idealne. Okej. Teraz rzęsy. No pięknie. Mój fotel worek jest najwygodniejszy. A teraz zrelaksujmy się z moim kumplem. Zobaczmy, co jest w pudełku. Mata z roślinkami. Dekoruje nimi całą ścianę. To jest takie piękne. Dorzucę kwiatka. Co to jest?
muszę to nadmuchać. Ojej, to było trudne. Ale nadmuchiwane krzesło gotowe. Jest idealne na drzemkę. Zwłaszcza z creeperem w dłoni. Ej, dziewczyny, przedstawmy sobie naszych pluszowych przyjaciół. To takie słodziaki. Hagiwagi, masz teraz trzech nowych kumpli. Panie żółwiu, jesteś taki słodki. Jak dobrze cię mieć. Podoba ci się pokoik, co? Wiem, co spodoba ci się jeszcze bardziej. Ten samochód. Gotowy? No to gaz do dechy i jedziemy. A teraz wracaj. Yes! Cześć, ptaszku. Spójrz to jabłko. Powiedz, jabłko. Nie chcesz? A może motyl? Powiedz, motyl. No co jest? Nie, to nie. Cześć, rybko. Jak ci się podoba w torebce? Myślę, że w tym akwarium będzie ci lepiej. No i gotowe. Widzę, że już ci się podoba. No i gdzie się chowasz? O, tu jesteś. Kurczaczki, jesteście takie urocze. Po prostu was uwielbiam. Czy można być jeszcze słodszym? No idźcie się ze sobą pobawić. Kocham was tak bardzo, że nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Jesteście cudowne. Nice. Moje maleństwa. Okej, tutaj jest numer. No dzień dobry, jak tam moje zamówienie? Świetnie. Troszkę poczekam. O, to na pewno kurier. Dziewczyny, to do mnie. Proszę wejść. Dzień dobry. Dziękuję. Oto i moja lodówka. What? O, tak, pasuje idealnie do mojego pokoju. Sprawdźmy, co jest w środku. Mnóstwo słodyczy, moje ulubione cukierki. Ej, są niebieskie, czyli moje. Co? No tak, dobrze, bierz. Dzięki. No to wezmę sobie KitKata. Uwielbiam je. A kuku, KitKat. No tak, jest czerwony, trzymaj. Smacznego. Kurczę, wszystko mi zabrały. O, mam tu jeszcze skitelsy. Ale fajnie. Chyba nikt nie patrzy. No to zaraz sobie... Co? Tina? No dobrze, weź je. Ale ja też chcę to zjeść. Kurczę. Co, nic tam już nie ma? O, jeden cukierek. Tylko jeden. O tak, to jest super pyszne. Ekstra. Uwielbiam kitkety. Pyszka. Wszystkie cukierki prosto do buzi. Rewelka. No dobra, przynajmniej cokolwiek zjem. O tak, wykończ ich. Wykończ ich. What? O nie, bateria się rozładowała. Co robić? No właśnie, mam przecież pudełko. Mam tu monitor i konsolę. Ekstra. Hej, Julie, chcesz ze mną zagrać? No pewnie. No to chodź do mojego pokoju. Tu jest twój joystick. A ten jest mój. No to włączam. Ale fajnie, my też możemy zagrać? Sorry, dziewczyny, ale mam tylko dwa joysticki. Nie, to nie. O, ja też mam przecież pudełko. A w środku ekran. I matę do tańczenia. Tina, szybko zobacz, co mam. Fajne, co? Pewnie. Rozkładaj. A ja włączam monitor i lecimy. To jest to. Powtarzaj za awatarem.
Myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Tak, grałaś już w tę grę? Wygląda na to, że dobrze się bawią. Myślisz o tym, co ja? Dziewczyny, możemy do was dołączyć? Proszę. A może się zamienimy? Yes! Dobra! Od tak dawna chciałam potańczyć. Dajmy czadu, Julie. Kina, świetnie ci idzie. Wygramy to. Skaczemy! O tak, zdecydowanie urodziłyśmy się, żeby tańczyć. Chyba czeka nas challenge z tortami. Okay. Ja zaczynam. Jestem naprawdę podekscytowana. Chcę zobaczyć, co dostanę. Ojej, to koło może się kręcić bez końca. Zatrzymam je sama. Żeby było sprawiedliwie, zamknę oczy. Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki. Mia, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej. Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się. Dostałam wszystko. A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutellę. Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Wiem. Co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. Bingo! I zabieram się do roboty. Wow! To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Okej, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tubkę wasabi. Już czuję ten ostry zapach. Ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mia nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę Nutelli. Gotowe. Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem Mii, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypomina wasabi. Kate, jak ci nie wstyd? Ej, jak śmiesz? A gdybyś uderzyła mnie w oko? Dobra, dosyć gadania. Czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia. No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby Mia zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Ech, czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta, prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie, miałam rację, moje usta zaraz spłoną. Pomocy! Jeszcze! Spadaj stąd! Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka cię kara. Już gorzej być nie może. A jednak może. Nienawidzę jajek. Dobrze ci tak. Nie będziesz więcej kradła cudzych smakołyków. Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie.
Wystarczy, jeśli wylądują na twojej głowie. To straszne. Jestem cała mokra. Co za ohyda. To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć. A, tak. Hurra, dostałam cukierki. Ciekawe, co ja dostanę. Karma dla psów. Ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite. Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek. Czuć lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć. I lepiej zjadaj swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie okej. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona? Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Fu, jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo. Ojej, cześć słodziaku. Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia. Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię. Wynoś się stąd. To naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie, jednak nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko, zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę, słodziaku, smacznego. Czy pies znowu tu jest? Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego, co ci podano. Czas na karne koło. Może nie trzeba? Trzeba. Dobra, i tak będę musiała. O nie! To zepsuje mi makijaż. Ale będzie wesoło. O nie! Muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje. Jesteś okropna. Weźcie się w garść. Zaraz zaczynamy. Co my tu mamy? O, sałatka. Czy wszyscy są gotowi? Zaraz przekonamy się, który z naszych bohaterów jest najlepszym w przyrządzaniu tego dania. Zaczyna profesor. Co on robi? Bierze ziemię? Czy to jakaś magiczna fasolka, profesorze? Zaraz zobaczymy. Profesor dodał tyle fasolek. A teraz polewa to wszystko wodą. Chyba troszeczkę przesadził. Powinien pan bardziej uważać, profesorze. Chwileczkę, zaraz to posprzątam. No, teraz wszystko w porządku. Co się dzieje? Ojej, tylko spójrzcie na tę idealną sałatę. A to dopiero. Profesor postanowił ją ściąć. A teraz wykłada wszyściutko na talerz. Obok kładzie kawałek bagietki, bo czemu nie? O, smak starej dobrej fasoli z puszki. O, tak.
A o co chodzi z tym dinozaurem, profesorze? No w sumie wyszło pięknie. Dobra robota. Ciekawe, jak odpowie na to siostra. Ej, te warzywa są na sałatkę, a nie na przekąskę. No, to ja rozumiem. Siostra kroi warzywa nożem. I co teraz? Liść sałaty? Papryka? Ojej, jaką uroczą sałatkę przygotowała. Myślę, że Rosie się spodoba. Ale musimy jeszcze zobaczyć danie szefowej. Szefowa nie ma nastroju do żartów. Bierze troszkę białego sosu i rozsmarowuje go na talerzu. Kromki chleba? Blender? Poważnie? Co ona kombinuje? To dosyć dziwne. Dalej wysypuje powstałe okruchy na talerz. Teraz kroi plasterki warzyw. No jakie to eleganckie. Te cieniutkie plasterki rzodkiewki już wyglądają niesamowicie apetycznie. Ojej, tylko spójrzcie, co za sposób podania. Szefowa kuchni to prawdziwa profesjonalistka. Czas na degustację. Co my tu mamy? Wow, jaka niezwykła sałatka. Czy to dinozaur? Spróbujmy. To czekolada, jest pyszna. A to co? Fuu, nienawidzę fasoli. Ohyda. A teraz spróbujmy ciebie. O, jakie fajne oczy. Sprawdźmy, jak smakują. Ojej, pyszniutkie. No i wreszcie trzecia sałatka. Mam nadzieję, że też będzie mi smakować. Fuj, jest to obrzydliwa. Do bani. Dobra, ta mi się nie podoba, ta też nie. A oto nasz zwycięzca. Ja? Oczywiście, przecież jestem najlepszą szefową kuchni. Proponuję uczcić moje zwycięstwo małym przyjęciem. Profesorze, to nie czas na nowe eksperymenty. Przed nami nowe wyzwanie. O, to przecież koktajl mleczny. Lubicie koktajle mleczne? Jaki jest wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może następnym razem zrobimy wasz ulubiony koktajl. Profesor nie może się doczekać, kiedy znów zacznie gotować. Co on tam trzyma? Soda? Wygląda na to, że czeka nas kolejna lekcja chemii od profesora. Jest naprawdę dobry w mieszaniu wszelkiego rodzaju niezwykłych płynów. A teraz dodajemy sekretny składnik. Tylko spójrzcie na te bąbelki. Wygląda na to, że napój jest gotowy. No nieźle. Oczywiście nie przypomina koktajlu mlecznego. Ale to jest właśnie cały profesor. Zawsze znajdzie ciekawe i niekonwencjonalne wyjście z sytuacji. A siostra postanowiła ugasić pragnienie napojem gazowanym. Chociaż otwarcie puszki nie zawsze jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. Wiem, potrząsnę tym. O nie, to nie był dobry pomysł. Teraz cały napój... No właśnie o tym mówiłam. Profesor pokazuje, co o tym myśli. Mimo wszystko, siostrze, zostało jeszcze troszkę napoju. Niewiele, co prawda. Co dalej? Wow, spójrzcie na to. Jak dużo cukierków. Teraz bierze bitą śmietanę. O tak, wygląda apetycznie. Misie Haribo? Świetny pomysł, profesorze. Dobra robota. Ale trudno zaskoczyć szefową tak prostymi napojami. No co, szefowo? Pokaż profesorowi i siostrze, jak wygląda prawdziwy napój od profesjonalisty. Ojej, chyba będziemy potrzebować lodówki. No to czekamy. Siostra prawie skończyła swój koktajl. Wygląda świetnie, ale szefowa nadal nie jest pod wrażeniem. Wyjmuje swój napój z lodówki. Chociaż to wygląda jak zwykła lodowa kulka. No rzeczywiście, to po prostu lód. No i co teraz? Szefowa zrobiła w środku dziurkę i wylała z niej wodę. No to ciekawe. Teraz bierze kolę i nabiera ją do strzykawki. Co będzie dalej? Wow, no co za podanie.
Ten napój ma tak skomplikowaną recepturę, ale zdecydowanie jest tego wart. Chociaż decyzja należy do Rosie. Ojej, spójrzcie na wielkość koktajlu mlecznego siostry. Jest wspaniały. Jednak nie. Koktajl siostry wylądował na podłodze. No i co teraz? Rosie ma tylko dwa koktajle do wyboru. Ojej, ale fajny dym. Da się to pić? O tak, to jest pyszne. Uwielbiam to. Teraz twoja kolej. Fuj, to jest okropne. Tak, oto nasz zwycięzca. No nareszcie zasłużone zwycięstwo. Nasi bohaterowie dobrze radzili sobie w poprzednich zadaniach, ale zdecydowanie nie są gotowi na to, co nadchodzi. Tak, oczy was nie mylą, to piernikowy ludzik. Przygotowanie takiego przysmaku nie jest łatwym zadaniem, ale nasi zawodnicy są tak utalentowani i odważni, że na pewno sobie poradzą. A kto zrobi to lepiej od reszty? Za chwilę się tego dowiemy. Nasza szefowa kuchni nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Jaki apetyczny miód. Wlewa go do garnka. I co dalej? Cynamon, mąka. Dodajemy to wszystko do miodu i mieszamy. Na taki widok każdemu poleci ślinka. Teraz kolej na masło i znowu mieszamy. Naprawdę trudno jest konkurować z takim mistrzem cukiernictwa jak nasza szefowa. U niej tak wyjdzie lepiej. Siostra powinna być ostrożniejsza. Mogła sobie nabić guza. Dobra, teraz czas na mąkę. Czy to nie za dużo? Komuś wyraźnie brakuje koncentracji. Tymczasem szefowa zaczyna ubijać ciasto. Jak apetycznie. Ciasto gotowe. Spójrzcie na ten piękny kolor. Teraz trzeba je porządnie rozwałkować. Potem szefowa musi troszeczkę poczekać. To jest to. Ciasto gotowe. Teraz czas użyć foremek. Jakiego pięknego piernikowego ludzika zrobiła szefowa. Ale nie zamierza zrobić tylko jednego. Wygląda na to, że zbuduje mu cały domek z piernika. Już wkłada wszystko do piekarnika. A co robi profesor? Te twoje eksperymenty mogą być czasami niebezpieczne. Ale czego się nie zrobi dla nauki? I oczywiście smacznego dania. Wygląda na to, że będzie używał cyrkla. To ciekawe. Co będzie dalej? Linijka? No dobra robota, profesorze. Teraz trzeba ostrożnie wyciąć kształty. Profesor używa do tego łopatki. To jest to. Super. Figurki profesora trafiają do piekarnika. Szefowa i profesor muszą tylko poczekać, aż ich materiały budowlane się upieką. Ojej, co tam się dzieje? Siostro, jesteś pewna, że musisz walić w to ciasto z taką siłą? W każdym razie wyszły jej całkiem niezłe kawałeczki i dobra robota. Teraz będziemy potrzebować barwników. Wow, jakie piękne kolory. Ups, chyba jest jakiś problem z ostatnim. No i co teraz zrobić? Coś tam musi być. Tak, no teraz zdecydowanie wycisnęła wszystko. Profesorze, nic nie widzę. Biedactwo, profesor chyba źle zrozumiał. Ale wygląda na to, że jest już w porządku. Na czym stanęliśmy? A, tak, kolorowe ciasto. Dobrze, że siostra miała pod ręką jeszcze jedną tubkę. Teraz musimy dobrze zagnieść ciasto i zrobić z niego takie paski. Teraz połączymy je w jeden duży rulonik. W ten sposób. Powinien nam wyjść ładny, kolorowy ślimaczek. Siostra dodaje trochę słodkiej posypki na wierzch. I można wkładać do piekarnika. Nie do wiary. Pierniki szefowej już się upiekły. Co za zapach. Teraz można dodać krem. Szefowa delikatnie nakłada go na brzegi piernika. Spójrzcie na ten fantazyjny domek. Jeszcze troszkę kremu. Aż szkoda go jeść. Chociaż... I voilà, domek gotowy. Szefowa dekoruje go jeszcze słodyczami. A oto i sam piernikowy ludzik. Myślę, że będzie szczęśliwy, mieszkając w tak fajnym domu. Teraz szefowa posypuje swoje arcydzieło cukrem pudrem, który wygląda jak śnieg. Jak pięknie! Profesorze, co ty kombinujesz?
Jadalny klej? No wow. Wygląda na to, że profesor postanowił zbudować rakietę z piernika. No co za odlot. Smakołyki są gotowe. Czas na degustację. Wow. Ten domek z piernika jest jak z bajki. Och, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Jaki pyszny. A co my tu mamy? To piernikowy ludzik. Chodźmy na spacer. Wow, rakieta. Spróbuję. Oj, nie sądzę, żeby ta rakieta wystartowała. A co to? Ojej, jaki słodki piernik. Spróbuję. No, niezły. Okej. Teraz razem z piernikowym ludzikiem wybierzemy zwycięzcę. Ten? Nie. Rakieta? Nie. Może piernikowy domek? Tak, podoba mi się. Zgadzam się z tobą, oto zwycięzca. Dziękuję, kto by w to wątpił.